Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj podejmę się nagrania filmu na temat próby, jednej z bardzo trudnych prób w grze SnowRunner. Dostałem takie wyzwanie, można powiedzieć, od jednego z widzów i postanowiłem spróbować. No i wczoraj troszeczkę pokombinowałem, zaraz wam pokażę. Udało mi się to zrobić. Wyzwanie nazywa się Król Przejażdżki. Jest naprawdę dosyć trudne. Natomiast stwierdziłem, że też będzie to świetna okazja do tego, aby nagrać film, aby powiedzieć wam, co myślę po tych kilku razach. No i prawdę mówiąc, może komuś też to pomoże, w czymś się przyda. Takie omówienie, co ja myślę na ten temat i jakie są tutaj moje wrażenia. Więc Król Przejażdżki nazywa się ta próba. Ona oczywiście dostajemy za nią figurkę wewnątrz samochodu, taka ozdoba w kształcie Jokera. I to, co mogę wam na dzień dobry powiedzieć, no to, że tutaj już w tym miejscu, zaraz po aktywacji tej próby, warto już na dzień dobry włączyć AWD. Dlatego, że paliwka nam starczy spokojnie na to, żeby to zrobić. Nie musimy w ogóle się stresować. Można cały czas jechać na AWD. Raz załączycie i tak naprawdę nie musicie już do tego więcej wracać. Także już teraz AWD polecam wam włączyć. Ja oczywiście tutaj też gram na komputerze, więc myszką sobie tutaj steruję, obracam, więc też już sobie aktywuję ten tryb do obracania się. Ja nie będę gadał za dużo, bo chcę się skupić tutaj, zwłaszcza ten początek wypadałoby zrobić dobrze, bo od niego dużo zależy. Także na razie będę mało gadał, później może trochę więcej, na koniec wam też powiem co i jak. Pierwszym tipem moim jest to, żeby włączyć sobie AWD i odpalić silnik. Kilka dodatkowych sekund dzięki temu zaoszczędzicie, spuszczacie ręczny i ruszacie w lewo. Tutaj ten początek jest trudny, dlatego nie będę za dużo gadał. Tutaj troszeczkę w prawo na tej skale. To jest wszystko niestety kwestia losowa, ale jest ok. Tutaj prosto, a tutaj z kolei bardziej na lewo musicie się kierować. Widać zresztą tam, gdzie macie jechać. Tutaj można na prawo, można na lewo, jak tam się chce. Na lewo może nawet lepiej. Dobry czas mamy, naprawdę dobry czas póki co. Ogrodzenie rozwalamy, punkcik zaliczamy i jedziemy. Jedziemy oczywiście tutaj prosto teraz. Ile fabryka dała? Tutaj w prawo, trochę radzę zwolnić, zredukować bieg i znowu ogień. I tutaj zaraz ponownie na prawo. Tutaj też taki moment wymagający, trzeba tutaj dobrze się tym maską ustawić, bo też można się nie zmieścić. Tutaj jeszcze nie najgorzej, ale tutaj zaraz będą takie trudniejsze. O, tutaj jeden i ten zaraz za nim. Niestety. Tutaj też radzę zwolnić, troszeczkę wyhamować, bo tutaj będzie też zakręt dosyć ostry. I tutaj jeszcze jeden. Prawo. Można to na raz zrobić, jak sami widzicie. Tutaj też spokojnie, bo niebezpiecznie. Ślisko, kamyczki, woda. Tutaj raczej na raz się nie uda, więc troszeczkę cofniemy i znowu cała naprzód. Tutaj można się zahaczyć o drzewko, aczkolwiek czasem się uda i bez tego. A tutaj też taki moment nie za bardzo.
Małe problemy, ale daliśmy radę, odbijamy w lewo i znowu cało naprzód, moi drodzy. Jak będzie błotko, zaraz się wyciągarką będę troszeczkę wyciągał, żeby było szybciej. Szybka redukcja i znów do przodu. Tutaj będzie błotko mocne. Także wyciągarka. I też troszeczkę szybciej przejedzie dzięki temu. No i tutaj mamy kolejny punkcik. Zaliczamy i odbijamy w prawo między drzewkami. Tutaj też najlepiej się tą wyciągarką złapać na wprost. Tylko też ostrożnie, bo tutaj też pułapka. No i tutaj od razu na lewo albo w górą, albo tędy więcej miejsca z kolei, jak tam chcecie. Aczkolwiek też tutaj drzewka są. Tutaj radzę od razu w dół, bo tam jest stromo, więc lepiej w dół. I po chwili zaraz wrócicie sobie na górę. O, tak to można ładnie zrobić. Tutaj niestety ten wjazd też jest problematyczny, bo dużo kamyczków. Mamy dobry czas, 4 minuty 20. Na razie bez poważniejszych błędów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tutaj też ostrożnie, bo przechył. Możecie się tutaj złapać, asekurować linką w razie co, ale na spokojnie. Lepiej zwolnić, niż się wywalić. Ja tutaj pojechałem dołem bezpiecznie, można też górą, ale... No i tutaj mamy przedostatni punkcik. Tutaj w prawo. No i prosto. Dwie i pół minuty na ostatni punkt, ale ten przejazd przez rzekę jest jednak problemem sporym. Sporo czasu schodzi na to, tak prawdę mówiąc, to jest duży problem. Tutaj ten ostatni podjazd też sprawia problemy. Trzeba tutaj naprawdę uważać. Masakra. No i na prawo. I chyba się uda, moi drodzy. Można oczywiście tutaj jeszcze się pociągnąć. Zobaczcie, 55 sekund, 54 sekundy były jeszcze w zapasie, moi drodzy.
Tak to wygląda. Już otrzymano tę nagrodę. Król przejażdżki, otrzymujemy figurkę Jokera. Ja nagrałem wam to ponownie, aby wam tylko pokazać, że się da na spokojnie do tego podejść. Starałem się nie gadać za dużo, bo musiałem myśleć, jak jechać. Natomiast jeśli chciałbym wam opowiadać, no to pewnie popełniałbym duże błędy. Mogę wam pokazać jeszcze na mapie, jak to mniej więcej wygląda. Także taka krótka przejażdżka na 9 minut. Tutaj oczywiście zaczynamy, więc tutaj ten spadek z tej góry sugeruje tutaj między tym drzewkiem wyschniętym a tym świerkiem przejechać. Później kierować się leciutko na lewo i później, jak widzicie, później widać już ten prześwit światła, więc później na prawo. No jak wyjeżdżacie tutaj, no to też możecie albo z tej strony zaatakować, albo tak jak ja tutaj z lewej, punkcik zaliczamy, lecimy sobie tutaj, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj też, tutaj w ogóle dwa takie paskudne miejsca, zwłaszcza tutaj i tutaj łatwo się tutaj niestety zaczepić, więc no sugeruję, żeby prosto ustawić się maską na wprost, żeby tutaj no nie było problemów, no bo jak źle wyjedziecie, to ten przód wam pójdzie gdzieś tak w bok, no i też się tutaj nie zmieścicie, więc tutaj też radzę zwolnić. Tutaj ten zakręt bardzo, bardzo ostry, bardzo stromy, więc tutaj też wyhamować na luzie, hamować później tak pulsacyjnie do przodu gazem. Tutaj też zjazd w tym miejscu dosyć taki niepokojący, ale też można to zrobić. No tutaj na raz raczej się nie da, trzeba troszeczkę cofnąć i dopiero tędy. Później tutaj przy wyjeździe też jest mały problem, no to tutaj można się złapać o drzewko. No i tutaj też dosyć tak trudno. No i tutaj, moi drodzy, przy tym wyjeździe też się łapiecie za drzewko, później sobie oczywiście dojeżdżacie do tego punktu, no i tam zawracacie i chyba do tego punktu najpierw i później tutaj już jakoś tam dojeżdżacie, już tam nie pamiętam tej końcówki, chyba tak, jakoś tutaj przejeżdżacie, chyba tutaj. I później gdzieś tędy. No ja tutaj początkowo jechałem dołem, ale górą jest lepiej, jest bezpieczniej. Trzeba tutaj uważać na ten przechył, bo bardzo łatwo tutaj się niestety wywrócić. No i dołem to tutaj ciężej pójdzie, więc dołem to tu nie polecam jechać, raczej górą. Ostatni punkcik zaliczacie, ja właśnie się tutaj złapałem wyciągarką za to drzewko, żeby ten kąt skrętu był mniejszy. No i tutaj już tak naprawdę ogień przez środek tego jeziora. Chociaż tak prawdę mówiąc, moi drodzy, to nie wiem, czy nawet nie lepiej byłoby, nie wiem, tego akurat nie próbowałem, ale zamiast tutaj jechać tak na przełaj, to kto wie, czy tutaj brzegiem by nie było szybciej. Widać, że tutaj brzegiem też teoretycznie można by, więc może trzeba by jeszcze kiedyś wypróbować, żeby nie wyciągarką się tutaj na chama zaczepiać i jechać przez środek, tylko właśnie tutaj brzegiem na lewo, na lewo, na lewo. No i tutaj w zasadzie zaoszczędzimy pewnie dobre pół minuty na tym. No i tutaj ostatnia prosta tak naprawdę dojazd do tej anteny na szczyt. Też wam powiem, że sprawił mi sporo problemów. Kilka razy w ogóle miałem coś takiego, że byłem już, miałem minutę zapasu, półtorej minuty zapasu. No i tutaj niestety są też duże problemy. Zresztą sami widzieliście, że były problemy. Tutaj tak w miarę gładko, aczkolwiek też trzeba uważać, ale tutaj po nawróceniu, tutaj to miejsce jest mega paskudne. Tutaj w ogóle sugeruję wam skręcać koła najbardziej w stronę prawą, bo faktycznie niestety jak było na wprost albo lekko w lewo, no to nie chciał iść do przodu. No on niestety ma opony, jakie ma, nie na łańcuchach, tylko chyba terenowe, więc ślizga się na tych kamolach. No co zrobić, wobec tego tutaj koła na maksa w prawo i jakoś ten tył wam tam pójdzie. No i ostatni tutaj nawrót, no i tutaj jesteśmy na szczycie. Także moi drodzy, tak to wygląda. Słoneczko wyszło chyba tutaj z radości, że mi się udało nagrać ten film i wam oczywiście pokazać. Z tego co wiem, to też jest kilka metod na to, jak to zrobić. Ja wam pokazałem jedną z nich, myślę, że taką nawet trudniejszą.
Natomiast, no jak sami widzicie, jest to oczywiście możliwe. No i teraz jak wejdziemy sobie do menu głównego, no to jeszcze wam pokażę, jak wygląda ta maskotka w środku. Zaraz sobie zobaczymy. Myślę, że warto. Myślę, że warto. Jest to też dla mnie spore wyzwanie. Tutaj widz mnie nominował, można powiedzieć, do tego, żebym spróbował. No i no, nie odpuszczam, nie odpuszczam. Nie dałem za wygraną. Stwierdziłem, że muszę to zrobić. Tym bardziej, że ten Joker, który otrzymamy, bardzo mi się podoba. Dzisiaj mam więcej czasu. Jest fajna pogoda, jest widno, więc dzisiaj w świetle, można powiedzieć, naturalnym sobie tutaj nagrywam. No i zaraz wam jeszcze pokażę, jak ten Joker się prezentuje. Jeszcze chwilę cierpliwości. Ale ogólnie nie jest łatwo. Naprawdę nie jest to łatwe zadanie, ta próba. No jesteśmy w garażu. Możemy wziąć nawet Taigę, czemu nie? I tutaj jak wejdziecie w ozdoby, no to mamy tutaj figurki. I właśnie to jest ta figurka Jokera. To jest ta figurka, którą oczywiście otrzymujemy za tą próbę. Może nie jest jakiś bardzo ładny, bardzo urokliwy, ale no jednak przypomina o tym, że daliśmy radę. No to jest jednak dla nas taka nagroda, niczym złoty puchar. Także no jaka próba, taka nagroda. No niestety nie złoty puchar, tylko taki Joker w czapce. Ale z drugiej strony, no to fajnie, to fajnie. Ja się też cieszę, że mogłem to zrobić. Mogłem też podzielić się z wami takim, można powiedzieć, tutorialem, jak to zrobić krok po kroku. Także mam nadzieję, że to docenicie, że strzelicie łapeczkę dla zasięgu. No i jakby nie patrzeć, zrobiłem to również dla was. Może was zainspirowałem do tego, abyście również spróbowali. Bardzo was proszę o dużo cierpliwości, nie łamcie się. Dla mnie najtrudniejszy moment tego wszystkiego to tak naprawdę zjazd z tej góry, no bo jednak jest to dosyć losowe, jak to auto upadnie. Jeśli upadnie źle, no to tak naprawdę od razu próbujcie ponownie, bo nie ma sensu wyciągarkom się tam wyciągać, tracić cenne minuty. No i drugim problemem dla mnie jest oczywiście ten przejazd przez las zaraz po wylądowaniu. Tam też jest bardzo, bardzo gęsto, więc tutaj sugerowałbym na spokojnie naprawdę do tego podejść. Sami widzieliście, że jak dobrze się pojedzie, obierze się dobry tor jazdy, to nawet można wyjechać chyba 8.20, tam miałem chyba po wyjeździe, także można ekspresowo pokonać ten trudny fragment, ale trzeba jednak to zrobić na spokojnie i parę prób, no to już pamiętacie drogę, jak tam jechać, aby było najbardziej optymalnie. Także nie denerwujcie się, na spokojnie, dużo spokoju, dużo relaksu, trzymajcie się cieplutko, cześć, cześć. No i cyk. Jak spadnie na silnik, to już koniec. No niestety, nie tym razem. Nie, nie! Minutę przed czasem, ludzie, co jest? Nie, nie wierzę w to, nie.